Dzień dobry. Drodzy Państwo, jest nam niezwykle miło, nam, czyli Fundacji Wspólnota Gdańska, że możemy zobaczyć się na żywo w kontakcie z żywym człowiekiem, nie tylko online'owym, przy okazji spotkania Wydziału Spraw Fundamentalnych. Zastanowimy się pod przewodnictwem Magdy Krzyżanowskiej-Mierzewskiej, wspólnie z gośćmi, panem profesorem Jerzym Zajadło, panią sędzią Dorotą Zabłudowską, o praworządności. Czy z nadzieją, czy z krytyką, to już zależy od gości i od prowadzących. Udanego wieczoru i zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się po raz szósty, o ile dobrze pamiętam, w Oliwskim Ratuszu Kultury w cyklu spotkań, które wymyśliliśmy pod nazwą Refleksje o prawie i społeczeństwie. Zawsze pod tym samym, dzisiaj pod tym samym sztandarem, co spotykaliśmy się od poprzedniego roku, mianowicie będziemy rozmawiać o prawie ludzkim językiem. Delegatką ludzkiego języka w towarzystwie, w którym się spotykamy każdym, jestem ja. W tym sensie, że biorę na siebie pedagogiczny cel takiego kontaktu z publicznością, zarówno zebraną tutaj w sali, bardzo nam miło Państwa widzieć, jak i tą publicznością, która nas słucha online, żeby mówić o prawie po ludzku. Tak, żeby przeciętny albo i nieprzeciętny obywatel, czytelnik gazet zainteresowany życiem publicznym rozumiał, co się do niego mówi. Ten cel nie jest wybrany przypadkowo, bo w ciągu ostatnich lat tak zwanego kryzysu konstytucyjnego, czy też wygaszania bądź wygaszenia praworządności w Polsce, doszło do naszej świadomości jako prawników, że publiczna i obywatelska dyskusja o prawie jest znacznie utrudniona przez pewną hermetyczność języka i przez ze strony profesji prawniczych, w tym także sędziów. Naszymi rozmówcami dzisiaj jest Dorota Zabłudowska, sędzia karny od 18 lat, wiceprezeska gdańskiego oddziału Justicji, orzekająca w sądzie Gdańsk Południe, dobrze mówię, i profesor Jerzy Zajadło, prawnik i filozof zajmujący się na Uniwersytecie Gdańskim teorią i filozofią prawa. Jurek się z nami spotyka już po raz drugi. Pretekstem i powodem do rozmowy są zasadniczo dwie książki przez niego napisane i wydane. Książka, którą tutaj Państwo widzicie pod tytułem Sędzią być, która wyszła w 2020, prawda? Pierwsze polskie wydanie? W 19. A w tym roku ukazała się jej angielska edycja. A także książka pod tytułem O wygaszaniu państwa prawa, którą napisał wspólnie ze znaną państwu profesor Ewą Łętowską. Rozmawiamy tutaj z trzech perspektyw dzisiaj. Z perspektywy praktykującego sędziego, czyli kogoś, kto zasiada na sali sądowej i feruje rzeczywiste wyroki. Z perspektywy teoretyka prawa, czyli kogoś, kto ma spojrzenie teoretyczne i filozoficzne na prawo. Ja jestem wieloletnim urzędnikiem sądowym i reprezentuję perspektywę urzędnika sądowego, kogoś zainteresowanego wymiarem sprawiedliwości od strony jego, czy się tak wyrażę, administracyjnej kuchni. Brakuje nam czwartej naturalnej perspektywy sądowej, mianowicie perspektywy strony i postaram się tę rolę także wziąć na siebie, a także mam nadzieję, że perspektywę strony postępowania sądowego, czyli kogoś, kto obserwuje z zewnątrz albo postępowania sądowe, albo bierze w nich udział, weźmiecie Państwo na siebie, zadając pytania po zakończeniu naszej rozmowy. Pierwsze pytanie będzie takie o charakterze ogólnym, ale będzie wychodziło od tekstu Twojej książki bezpośrednio, Jurku. Bohaterem Twojej książki jest słynny XVIII-wieczny angielski sędzia, który przewodniczył ówczesnemu, jeżeli tak można powiedzieć, odpowiednikowi Sądu Najwyższego, Lord Mansfield, William Murray. I Jurek napisał o nim coś takiego, zaraz Państwu przeczytam.
Lord Mansfield był, co było charakterystyczne dla ówczesnego systemu angielskiego, a dzisiaj byłoby niemożliwe, w czasie swojej kariery sądowej był także jednocześnie czynnym politykiem. I autor pisze o nim w ten sposób. W polityce był bardzo zręczny, niezwykle ostrożny, umiarkowany, umiejętnie lawirujący w świecie wrogów i przyjaciół, momentami wręcz oportunistyczny i konformistyczny. Nie przenosiło się to jednak co do zasady na pełnienie funkcji najwyższego sędziego. W todze i peruce za sędziowskim stołem stawał się prawdziwym tytanem, odważnym, kreatywnym, czasami apodyktycznym, ale w innych momentach zaskakująco zdolnym do okazywania odruchów empatii i tolerancji w poszukiwaniu słusznego i sprawiedliwego wyroku. Chciałam cię zapytać, Jurku, mając na uwadze postać bohatera twojej książki, będącego jednocześnie czynnym politykiem i sprawującego urząd sędziowski, jak w dzisiejszych realiach w swojej perspektywy przedstawia się ta relacja między rolą sędziowską a polityką? Słyszymy od 5 lat, i to jest zarzut płynący ze strony władzy wykonawczej, że nie ma nic gorszego, jak ci sędziowie, co się angażują w politykę. Tak jakby angażowanie się w politykę było czymś, co sędziemu nie przystoi, przy czym nie wiadomo, co oznacza to angażowanie się w politykę. Wystarczy, że się nie zgadzają z obecną większością parlamentarną, no, z poprzednią większością parlamentarną i dają temu wyraz. Więc to jest zagadnienie istotne, powiedziałabym, dla naszego życia obywatelskiego. Co byś mógł tam powiedzieć na ten temat? Dorota, a potem ciebie zapytamy o to samo. Nie, po pierwsze, proszę pozwolić się podzielić się pewną refleksją, bo ja od roku prowadzę wyłącznie zdalne spotkania, w związku z tym jestem zaskoczony, że istnieją jacyś żywi ludzie i słuchacze, bo tak mi się wydawało, że w ogóle świat już jest tylko wirtualny w takich relacjach. Ale to poważnie, rzeczywiście tak z Lordem Mansfield było, to oczywiście są inne realia, to nie jest książka taka typowo historyczna, ktoś może oczywiście postawić tak zwany zarzut prezentyzmu, tak, że ja patrzę na Lorda Mansfield współczesnymi oczyma, ale on ma raczej taki wymiar paradygmatyczny. Ale co do tej polityki? No, to jest tak, jak tak było oczywiście, jak napisałem, może poza jedną sferą, gdzie on dawał jednak upust na sali sądowej swoim politycznym poglądom, ale występował w obronie monarchii, to były te sprawy karne, które dotyczyły obrazy władzy królewskiej, ten seditious libel po angielsku, tak, takie. I tam rzeczywiście, no, ale to charakterystyczne, jako kiedyś, on na przykład nie miał w swoim orzecznictwie prawie w ogóle zdań odrębnych. Była podyktyczny na sali sądowej, ale ten brak zdań odrębnych innych sędziów, bo ten sąd ławy królewskiej składał się tak naprawdę z 4 sędziów zaledwie, oni zawsze w tym samym składzie obradowali. I on zapytany, jak to się stało, że czy były takie sprawy, gdzie wasza lordowska mość miała jakieś zdanie odrębne tych pozostałych 3 sędziów? On mówi, nie zdarzało się, ale to nie wynikało z jego takiej apodyktycznego, autorytarnego trochę stylu sędziowania, tylko przede wszystkim siły argumentacji. Znaczy po prostu jego wyroki były tak przekonywujące, te uzasadnienia były tak przekonywujące, że po prostu nie wytrzymały, znaczy wytrzymywały próbę krytyki jakiejkolwiek ze strony tych współsędziów. Ale potem się zastanowił i mówi, no z wyjątkiem spraw politycznych. Tam się zdarzały zdania odrębne, czyli to jest właśnie tych obrazy władzy królewskiej. Ale teraz wracając do oceny tej sytuacji z punktu widzenia tej dyskusji, która się tak toczy, czy sędzia może angażować się w działalność polityczną. Nie, no oczywiście wykluczone jest na przykład przynależność do partii politycznej, prawda, czy takie manifestowanie poglądów politycznych przez sędziego, ale proszę zobaczyć, od kiedy się to zaangażowanie sędziów w politykę tak naprawdę zaczęło? No od wtedy, kiedy zaczęli być jako całość, jako czwarta władza przedmiotem ataku ze strony 2 pozostałych, dopiero tak naprawdę wtedy. To ma swoje moim zdaniem dobre strony. To Schadenfreude oczywiście, ale ma swoje dobre strony, bo może zaobserwować taką wzmożoną, takie wzmożone poczucie tożsamości sędziego. Jak byłem na aplikacji sądowej lata temu,
to zawsze mam taką świadomość jako teoretyk, filozof prawa, że ten sędzia wychodząc z tej sali sądowej, ja się zapytałem, czy ty się czujesz trzecią władzą poza tymi czterema ścianami sali sądowej, poza tym teatrem, który się tam odbywa, tą ławą, tymi wyznaczonymi rolami oskarżonego, czy prokuratora, bądź powodu, powódki. Właściwie odpowiedzieli, że nie. Natomiast dzisiaj zaatakowani przez te dwie pozostałe władze no wykazują taką zbiorową... Pewnie pani sędzia będzie mogła na ten temat więcej powiedzieć, czy to rzeczywiście obudziło się poczucie takiej tożsamości bycia trzecią władzą, nie w wymiarze indywidualnym, tylko takim wymiarze, takie sumienie instytucjonalne, tak? Jesteśmy trzecią władzą, notabene najliczniejszą, no bo ilu jest posłów i senatorów? No dobrze liczę, 560, prawda? Tej władzy wykonawczej na najwyższym poziomie, no prezydent, premier, członkowie rządu, no kilkadziesiąt osób. Ich jest 10 tysięcy. 10 tysięcy. I przynajmniej w części, no co najmniej w 1/3 aktywnych członków justycji, czyli ponad 3 tysiące osób, to są osoby bardzo zaangażowane w tą debatę, ale nie wmieszają się do bieżącej polityki, starają się tego unikać, ale tam, gdzie są przedmiotem ataku jako trzecia władza, no tam się obudziło to sumienie instytucjonalne i trudno to nazwać zaangażowaniem w politykę. To jest raczej, bo to jest tak z tą trzecią władzą. Jak uchwalono amerykańską konstytucję w 1787 roku, to natychmiast zaczęły powstawać komentarze pierwsze do konstytucji. Na jednym z takich pierwszych komentarzy były tak zwane pisma federalistów, Federalist Paper, które napisali Madison, Jay i Hamilton. No i tam to było numerowane, są takie uwagi do amerykańskiej konstytucji, te pisma były numerowane i pod numerem 73 napisał swoje uwagi do instytucji sądów trzeciej władzy Alexander Hamilton. Napisał takie ciekawe zdanie, że trzecia władza jest najmniej niebezpieczna. The least dangerous. A dlaczego? No dlatego, że nie ma dwóch rzeczy. Nie ma sakiewki, ponieważ zależy całe ich funkcjonowanie, pieniądze na ich funkcjonowanie są uchwalane przez kongres, prawda? Czyli przez pierwszą władzę, a więc ustawodawczą. I nie ma miecza, ponieważ ten spoczywa w rękach władzy wykonawczej, czyli prezydenta, to on ma wojsko, on ma policję, on ma służby specjalne. W związku z tym ta trzecia władza nie ma nic, jest najmniej niebezpieczna w gruncie rzeczy. Ale ta trzecia władza w Ameryce się także obudziła, ponieważ dopiero od 1803 roku takie sprawy Marbury versus Madison, kiedy właściwie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, a potem sądy inne zaczęły sobie uzurpować, właściwie to była uzurpacja, prawo do kontroli konstytucyjności prawa i do bezpośredniego stosowania konstytucji. No i tak już do dzisiaj zostało. W związku z tym dzisiaj już wiemy, że ta władza trzecia nie jest aż taka bezbronna. I w tym zaangażowaniu rzekomym w politykę dosyć precyzyjnie odpowiedziała pozostałym władzom. My jesteśmy strażnikami aksjologii konstytucyjnej. Przez kontrolę konstytucyjności i przez bezpośrednie stosowanie konstytucji. W związku z tym to zaangażowanie w politykę rzekome sędziów tak naprawdę objawia się wszystkim w dyskusji nad tym, co to jest aksjologia konstytucyjna, jak należy jej bronić. Doroto, to samo pytanie do ciebie. Innymi słowy, postaram się sformułuję je jeszcze prościej, może bardziej prowokacyjnie. Czy sędzia ma prawo mieć poglądy polityczne? No i patrz, miałam przygotowaną taką piękną odpowiedź, na co pan profesor mówił, mnie zbiła z pantałyku. Proszę państwa, każdy człowiek ma poglądy polityczne, każdy świadomy obywatel ma poglądy polityczne. Sędzia przez to, że jest sędzią, nie przestaje być obywatelem i to jest punkt wyjścia. Natomiast oczywiście nie powinien swoich poglądów politycznych rozumianych jako sposób, w jaki głosuje przy urnie wyborczej, nie powinien ujawniać na zewnątrz. I to jest tak naprawdę moim zdaniem jedna granica. Nie powinien wspierać jakiejś partii oficjalnie, nie powinien należeć do koła sympatyków PiS-u, jak jeden pan z KRS-u.
tylko powinien się starać zachować neutralność właśnie w imię swojej roli w państwie. Dlatego, że no, to, co się dzieje od kilku lat, powiedziałabym, że dało przyczynek do naszego pochylenia się nad rolą sądów, bo w systemie komunistycznym sędziowie moim zdaniem w dużej mierze byli urzędnikami. To znaczy w tym sensie, że byli zamknięci na salach rozpraw, nie ubrali udziału w debacie publicznej, ci nieliczni, którzy gdzieś tam się sprzeciwiali, mieli też ograniczone możliwości. I to gdzieś tam pozostało po upadku komunizmu, no bo ci sędziowie potem wychowywali kolejne pokolenia sędziów i jak ja robiłam aplikację, no to oczywiście mieliśmy też zajęcia z sędziami wychowanymi poprzednio w poprzednim systemie. I tak się utarło, że sędzia nie powinien się wypowiadać poza salą rozpraw. Od komentowania jest rzecznik sądu, który przecież de facto jest urzędnikiem, bo pełni rolę administracyjną. I dopiero ten zamach na sądy, który się zdarzył w 2017 roku, spowodował, że sędziowie zaczęli się zastanawiać nad swoją rolą. I to było tak, że jak ja zaczynałam pracę, to jak był telefon z ministerstwa do sekretariatu, to wszyscy stawali na baczność i robili to, co tam ministerstwo sobie żądało, bo to przecież nawet nie minister, tylko jakiś urzędnik coś tam od nas chciał. A w tej chwili, jak ministerstwo dzwoni, chociaż chyba nie dzwoni, ja przynajmniej się rzadko z tym spotykam, to my pytamy, na jakiej podstawie prawnej. I to jest ta różnica. A jeżeli chodzi o udział sędziów i sądów w życiu politycznym, rozumianym jako życie państwa tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi, to moim zdaniem on w świetle konstytucji jest nieunikniony. Jeżeli chcemy realizować zasadę konstytucyjną wyrażoną w artykule 10 konstytucji, to znaczy zasadę trójpodziału i równoważenia się władz. Bo jeżeli sądy mają równoważyć pozostałe dwie władze i to jak widzimy nie tylko w skali mikro, czyli w konkretnych procesach sądowych, ale również w skali makro, czyli w poczynaniach władzy politycznej, takich ogólnopaństwowych, które na przykład naruszają konstytucję, no to musimy stanąć w kontrze do tej władzy politycznej zgodnie z naszą konstytucyjną rolą, no i to już jest postrzegane jako działania polityczne. Drugim takim ogranicznikiem, znaczy ogranicznik, no tak, i myślę, że ten przepis należy precyzyjnie postrzegać i go nie rozszerzać, to jest artykuł 178 Konstytucji, który mówi, że sędziowie nie mogą należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej, która się nie da pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Czyli sędzia może prowadzić działalność publiczną, nawet powinien prowadzić działalność publiczną, zwłaszcza w imię niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, ale również w imię innych zasad konstytucyjnych, na przykład praw i wolności obywatelskich. Teraz w czasie pandemii widzimy, jak to wygląda. Rząd wydaje rozporządzenia, którymi ogranicza prawa i wolności obywatelskie. W sposób ewidentnie sprzeczny z konstytucją. Notabene ustawa, na której podstawie wydaje te rozporządzenia, też jest moim zdaniem sprzeczna z konstytucją. To jest ta ustawa epidemiczna. I my jako sędziowie, no siłą rzeczy musimy o tym mówić w konkretnych sprawach, ale też patrząc na to, co ustawodawca robi z polskim prawem, dlatego że jeżeli byśmy milczeli, tylko mówili, dobrze, jak do mnie taka sprawa trafi, to ja się wypowiem, ale tak w ogóle to mi nie wolno, bo przecież nie wolno mi zabierać głosu, no to za jakiś czas obudzilibyśmy się w państwie, w którym naprawdę już nie byłoby prawa, które można by stosować, które byłoby zgodne z konstytucją w jakimkolwiek aspekcie. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała teraz wrócić jeszcze raz do twojego autorskiego wyboru. Temat tej książki w polskiej takiej rzeczywistości dyskursu prawniczego, czyli ważny prawnik z XVIII wieku, jest nieoczywisty. Co cię skłoniło do wyboru tej postaci? Postać sama w sobie jest fascynująca. Oczywiście miałem wcześniej taką książkę o orzecznictwie sądów w amerykańskich sprawach niewolnictwa i tam się ta postać też pojawia, ale tak naprawdę to pretekstem, jak zacząłem się wgryzać w tą postać, to się okazało, że pewne rzeczy są bardzo aktualne, że to nie jest tylko problem XVIII wieku. On jak został tym, to było jego życiowe marzenie, został tym przewodniczącym King's Bench Court, czyli Sądu Ławy Królewskiej. Może inaczej powiem. Jak się zaczęła ta cała reforma, tak zwana dobrej zmiany w miarę sprawiedliwości,
to zaczęła się także taka, pani sędzia pewnie, panią sędzię pewnie to dotknęło, także taka kampania defamacyjna, prawda? Pojawiły się tam plakaty dotyczące w ogóle prawników, ale sędziów w szczególności i wyławiano takie incydentalne przykłady, negatywne oczywiście, a tu, państwo pewnie to śledziliście, a tu wiertarka, a tu jakaś tam ten spodnie, kiełbasa, a jeszcze ten pendrive też był. No i z tych incydentalnych przykładów zrobiono pewne uzasadnienie dla reformy, tak? No jest źle, macie państwo do czynienia z pewną kastą, oni kompletnie nie myślą o ludzkich losach, tylko są zainteresowani wyłącznie sami sobą. To jest taki szereg różnych zarzutów, ale budowano tą reformę, opierając to na przykładach negatywnych, tak? To znaczy my tu robimy reformę po to, żeby te negatywne zjawiska zwalczać. I tak sobie zadałem pytanie, no właściwie skoro mimo wszystko tych przykładów takich negatywnych nie jest aż tak dużo, one mają charakter incydentalny, to dlaczego nie szukać przykładów pozytywnych, tak? Dlaczego nie sięgnąć do postaci wielkich sędziów i pokazać nie tylko, że byli wielcy, tylko pokazać, dlaczego byli wielcy, tak? Dlaczego mogli ten wymiar sprawiedliwości tak, a nie inaczej pojmowali. No i natknąłem się na rzecz zupełnie niesamowitą moim zdaniem, bo jak się przyjrzycie państwo tym werbalnym deklaracjom, prawda? My wiemy, o co chodzi z tą reformą wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tak naprawdę o polityczne podporządkowanie trzeciej władzy, już nawet nie władzy ustawodawczej i wykonawczej, tylko coś, co się nazywa eufemistycznie centralnym ośrodkiem decyzji czy dyspozycji politycznej. No ale zostawmy to, tak? Wiemy, jakie są rzeczywiste fakty, no ale przypomnijmy, jakie były werbalne te deklaracje, czemu ta reforma wymiaru sprawiedliwości ma służyć. No, po pierwsze ma być szybciej, tak? To znaczy ma być sprawniej. Po drugie ma być taniej. Po trzecie ma być bardziej racjonalnie. Po czwarte ma być bardziej sprawiedliwie. Po piąte ma być bliżej ludzi. No i tego typu hasła. I teraz jak spojrzałem na tą postać tego Williama Murraya, Lorda Mansfield, to on jak został przewodniczącym Sądu Ławy Królewskiej w 1756 roku, to dokonał rzeczy takich, jakbym słyszał ministra Ziobro. Znaczy zrobił parę rzeczy bardzo prostymi środkami, dokładnie takich, o jakich traktowano przynajmniej w werbalnych deklaracjach w tej naszej tak zwanej dobrej zmianie wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. No bo co zrobił? No po pierwsze radykalnie przyspieszył postępowanie, upraszczając procedury. Bardzo upraszczając procedury. Po drugie, rzeczywiście znacznie zmniejszył koszty. Po czwarte, wprowadził do orzecznictwa elementy zdrowego rozsądku. No i jeszcze parę innych rzeczy, dokładnie odpowiadających tym werbalnym deklaracjom tak zwanej dobrej zmiany wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. Jemu się to absolutnie skutecznie udało. No, miał tą siłę argumentacji, jak powiedziałem. Na sali sądowej miał wszystkim to, co wynikało z jego imperium. Tak? Nasi sędziowie czasami są sztywni, bo to imperium jest stosunkowo niewielkie. Sąd ta ucieczka czasami w taki formalizm. Natomiast to jego imperium było rzeczywiście bardzo duże. I miał na sali sądowej taki niesłychany luz. Taki. On, po pierwsze miał ambicje, żeby i większość spraw tak kończył. On kończył sprawę, ja wiem, to jest niemożliwe z powodów proceduralnych, ale być może w niektórych sytuacjach jest to możliwe. On miał ambicję kończenia sprawy na jednym posiedzeniu. On słuchał stron i wydawał wyrok. Nie pozwalał też z tym stronom przesadnie perorować, składać przesadnie i licznych wniosków formalnych. Miał z tym ogromne poczucie humoru, a czasami trafiał, przepraszam za takie anegdotyczne, ale to w ogóle fascynująca postać. Czasami trafiał na godnego siebie przeciwnika na sali sądowej. Był taki bardzo znany adwokat, którego on uwielbiał i bardzo cenił. Nazywał się William Davy. Należał do takiej wyższej półki adwokackiej ówczesnej Wielkiej Brytanii. No i któregoś dnia, jak powiedziałem, on miał ambicję zakończenia sprawy na jednym posiedzeniu. Sprawy jakaś, proszę pamiętać, że on nie prowadził tak jak teraz wyłącznie spraw karnych. Prowadził sprawy z zakresu prawa cywilnego,
konstytucyjnego, karnego, wszystkie możliwe właściwie, cały system prawny, to trochę wynika z odrębności systemu common law. No i któregoś dnia też powiedział, no to panowie, spotykamy się jutro, dzisiaj już jest późna pora, trzeba tą sprawę zakończyć. Proszę się stawić przed moje oblicze, jutro zakończymy tą sprawę. A to Davy mówi, wasza wielmożność, jutro jest Wielki Piątek. To jest okres wielkanocny. A on mi, co z tego, że jest Wielki Piątek? Na to Davy, no wasza wielmożność, to będzie pierwszy przypadek od czasów Poncjusza Piłata, kiedy sąd będzie obradował w piątek. Innym razem, jak powiedziałem, jak za długo mu perorowali ci adwokaci, to on potrafił wyciągnąć demonstracyjnie gazetę i on czytać, słuchał spokojnie, raz na jakiś czas podnosił wzrok za tej gazety i się pytał, czy pan już skończył, sir? To strasznie deprymowało adwokatów i szybko ukrócił tego typu praktyki, ale Davy był też dobry w te klocki, już się tak wyrażę kolokwialnie. No i któregoś razu, jak tak długo perorował, to w końcu Mansfield mówi, panie mecenasie, jakby to, co pan do mnie mówi, było prawdą, to musiałbym spalić wszystkie swoje książki. Na to Davy rezolutnie odpowiedział, lepiej je przeczytać, wasza wielmożność. Więc miał taki dystans po prostu, który wynikał z takiego, no właśnie z tych elementów prowadzenia pewnego zdrowego rozsądku i łączenia różnych elementów i tego imperium, które pozwalało mu na kończenie tych spraw, tej ogromnej wiedzy, tego ogromnego doświadczenia, które mu na to pozwalało. Ale przepraszam, coś zgubiłem wątek, o czym miałem powiedzieć. Dlaczego akurat, nie zgubiłeś, dlaczego akurat o nim? No to nam mówisz o nim. Dlaczego o nim? No, głównie dlatego, że był, jak powiedziałem, wielki, ale dlatego, że pojawiły mi się te takie łączniki ze współczesnością, paradoksalne zupełnie. I ta reforma, jakby chciał, nie wiem, czy minister Ziobro czytał tą książkę, czy nie, ale jakby poczytał, jak Lord Mansfield zrobił reformę wymiaru sprawiedliwości, to mógłby się czegoś ciekawego dowiedzieć. Ja się wtrącę. A propos nawiązań do rzeczywistości Lorda Mansfielda, już mówiłam tutaj, że oczywiście tutaj w tej książce jest ileś przykładów jakby różnych spraw, które Lord Mansfield rozstrzygał i z dużym zainteresowaniem je czytałam, natomiast mój ulubiony case to jest taki Campbell versus Hall i rzecz tyczy plantatora trzciny cukrowej, na którego nałożono podatki. Pan profesor mnie poprawi, jeżeli coś pomieszam, bo oczywiście zna lepiej temat. W każdym razie plantator odwołał się do sądu, bo uznał, że te podatki są niesprawiedliwe. No i Lord Mansfield, ku zaskoczeniu autora również, orzekł ostatecznie, bo ciekawe w tej sprawie było to, że pod pretekstem jakby prostego wymiaru podatków pojawił się problem konstytucyjny i ustrojowy, dlatego że Lord Mansfield ostatecznie orzekł, że król samodzielnie nie może nakładać podatków, dlatego że potrzebuje do tego zgody parlamentu. W związku z tym nawet imperium króla miało swoje ograniczenia i to już w XVIII wieku, w XVII, XVIII, dobrze mówię. I tak mi się to skojarzyło z sporem o nominacje sędziowskie, które teraz nabiera u następa i jest coraz bardziej napięta atmosfera, coraz więcej jest tych nominacji, coraz więcej wyroków, które będą podważane w najbliższej przyszłości. Nie mam co do tego wątpliwości. Państwo na pewno temat znają, więc nie będę go referować. W każdym razie, skoro... Ale troszkę zreferuj. Tak? Bardzo troszkę proszę. Zreferuj. Pan profesor powiedział o tym, że władza polityczna postanowiła przejąć sądy. Wyraziło się to w tym, że między innymi przyjęto zmiany w ustawie o organie, który się nazywa Krajowa Rada Sądownictwa, w ten sposób, że większość tego organu w tej chwili wybierają politycy, konkretnie Sejm. Sejm wybiera nie tylko swoich przedstawicieli, których powinien wybierać zgodnie z konstytucją, ale również wybiera przedstawicieli sędziów. W związku z tym wybiera za siebie i za sędziów. Te zmiany były szeroko krytykowane w środowisku sędziowskim. Sędziowie praktycznie zbojkotowali wybory do tego organu. No i oczywiście sprawa się obiła o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Najwyższy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już dwukrotnie orzekł, że ten organ nie spełnia wymogów niezależności. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia kandydatury sędziów prezydentowi do nominacji. W związku z tym są dwa jakby ogniwa powołania sędziów w Polsce. Pierwszy to jest wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, drugie to jest nominacja prezydencka. No i władza polityczna idzie w tym kierunku, że
słowo prezydenta uświęca wszystko, mówiąc krótko, nawet jeżeli wniosek jest wadliwy, nawet jeżeli ta Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tym organem, którym powinna być zgodnie z konstytucją, to i tak jeżeli prezydent kogoś powoła, to legalizuje wszystko. Mało tego, ponieważ sądy i sędziowie stwierdzili, że tak nie jest i pojawiło się ryzyko, że będą podważane te nominacje, w związku z tym władza polityczna sobie wymyśliła, że zamknie sędziom usta i sprokurowała tak zwaną ustawę kagańcową, która za podważanie statusu sędziów, za podważanie powołania sędziowskiego wprowadza właściwie jedną sankcję, mianowicie usunięcie z zawodu. To jest obligatoryjne dla sędziów Sądu Najwyższego i jako jedna z sankcji dla sędziów sądów powszechnych. Rezultat jest taki, że obywatel... Tak zwana ustawa kagańcowa. Tak jest. W związku z tym obywatel idzie do sądu i nie wie, czy to jest sędzia prawidłowo powołany, czy nieprawidłowo powołany. W związku z tym, jeżeli obywatel na przykład ma roszczenie zagraniczne i sąd to roszczenie zasądzi, to nie wie, czy do zagranicznego sądu może skutecznie iść i to swoje roszczenie egzekwować. Mało tego, dostanie alimenty z zagranicy, też nie wie, czy te alimenty sąd zagraniczny będzie honorował, dlatego że mógł być wydany wyrok przez sąd w nieprawidłowym składzie. Cały czas jest to pudrowane, cały czas jest to gdzieś tam upychane do kąta, tylko że no, ta kołderka coraz mniejsza i ten słoń coraz większy. Już się pojawiły sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i póki co rozstrzygnięcie dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego, bo też Trybunał stwierdził, że sędziowie powołani na miejsca już zajęte byli powołani nieprawidłowo i to nie można uznać za Trybunał prawidłowo obsadzony. Ale są też sprawy związane z powołaniem sędziów sądów powszechnych. I za chwilę Polska będzie płaciła odszkodowanie i tak naprawdę w tej chwili, zważywszy na skalę tego zjawiska, pozostaje tylko reset. Tylko proszę zobaczyć, jakie to będzie miało konsekwencje dla tych wszystkich ludzi. To są miliony wyroków. Jeżeli w tej chwili powołano około 1000 sędziów, to jak jeden sędzia wydaje powiedzmy 400 wyroków w roku, no to można sobie policzyć, ile to jest przez kilka lat. I oczywiście jak sędziowie mówią o tym, że to są nieprawidłowe powołania, to się mówi, że bawią się w politykę. Podważają decyzję prezydenta, która jest święta i niepodważalna. Natomiast my jako prawnicy musimy stosować prawo i mamy obowiązek ostrzegać o czymś, co jest niezgodne z prawem. Więc my cały czas mówimy, że ta sytuacja naprawdę grozi zawaleniem systemu. Ja tylko mam takie osobiste obawy, że jeżeli to potrwa jeszcze parę lat, to naprawdę będziemy w zapaści, z której się będziemy wygrzebywać przez dziesięciolecia. Natomiast no, król też nie mógł wszystkiego i prezydent też nie może wszystkiego i KRS, jeżeli jest nieprawidłowo obsadzona, to nie powinna nominować sędziów, a te nominacje są nieskuteczne i tym bym zakończyła. I na tym w swoich oczach polega głównie relewantność tej książki i to, ja wiem, na to, na ile ona się odnosi do rzeczywistości. Jurku, ja bym cię chciała zapytać, wspomniałeś w swojej wypowiedzi o wielkich sędziach. Ja bym cię chciała zahaczyć o nazwiska. Mianowicie, czy w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci, powiedzmy, są takie nazwiska sędziów, których byś nazwał wielkimi sędziami? Jedno, dwa, trzy i dlaczego? Ja ci zadaję to pytanie nie bez tak zwanej kozery, bo ja mam wrażenie, że dalszym ciągiem tego, co powiedziałeś o tym, że sędziowie do niedawna nie czuli się naprawdę trzecią władzą, a i do tego, co ty, Doroto, powiedziałaś, że czuli się długo urzędnikami, że za tym idzie brak takiej osobistej narracji o wielkich postaciach. Tak, jakby będąc sędzią, człowiek się tak daleko chował za łańcuch i togę, że nie ma miejsca, ani nawet, powiedziałabym, jest niestosowne snucie opowieści o wielkich sędziach, wielkich swoim orzecznictwem, osobowością, dorobkiem naukowym. Więc ja chciałam was pociągnąć i ciebie, Doroto, i ciebie, Jurku, za język, ale już w przedmiocie nazwisk. Nie zadaję pytania, jakim trzeba być, żeby być wielkim sędzią, ale porozmawiajmy o nazwiskach. Nie, no Państwo oczywiście, pewnie w większości jesteście laikami i niektóre z tych nazwisk by Państwu nic nie powiedziały w sensie składu. Ale ja bym chciał tylko przytoczyć dwa przykłady, bo ta wielkość przejawia się przede wszystkim w tym, że ten
taki był właśnie między innymi Lord Mansfield, że on wydając swój wyrok i uzasadniając ten wyrok, to wszystko był, dzisiaj mamy uzasadnienia pisemne, jesteśmy w stanie się z tym zapoznać. Oni nie pisali pisemnych uzasadnień, oni po prostu wygłaszali ustnie na sali sądowej te wyroki i to uzasadnienia swoich wyroków, ale z tego, co się zachowało, z takich raportów sądowych z tego okresu, to on wydając wyrok, mówił do stron, tak? Znaczy, próbował przekonać strony tego procesu, oskarżonego, prokuratora, powiedzmy w cudzysłowie, bo tam nie było takiej instytucji, ale powoda, pozwanego w sprawie cywilnej. Dlaczego ten jego wyrok jest taki, a nie inny, tak? Znaczy, nie mówił do siebie, a tu mam czasami wrażenie, że we współczesnym wymiarze sprawiedliwości często sędzia mówi do siebie. No i teraz mam takie dwa przykłady z ostatnich tylko lat, które by wskazywały na to, że ten sędzia mówiący do słuchaczy, tak, mówiący do nawet szerszej publiczności, jak w przypadku Sądu Najwyższego, no to jest właśnie taki przejaw takiej wielkości. Te przykłady dla mnie, ta książka została zadedykowana bardzo konkretnemu sędziemu. Czuł się skrępowany, ale w końcu zaakceptował panu sędziemu Stanisławowi Zabłockiemu, byłemu prezesowi, obecnie w stanie spoczynku, byłemu prezesowi Izby Karnej. To jest ta osoba, która jak się zaczęły ta reforma i zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, być może państwo przypominacie, to jest ten sędzia, który przemawiał w Senacie. Miał taką piękną, płomienną mowę w Senacie w obronie Sądu Najwyższego i polskich sądów i wymiaru sprawiedliwości, ale po drodze też się zdarzyło takie orzeczenie, które było w sprawie tej słynnej Trynkiewicza, tak, tego w związku z tym, z umieszczeniem go w tego ośrodku w Gostyninie, ta sprawa dotarła do Sądu Najwyższego i tam sędzia Zabłocki też przedstawiał argumentację. To było jedno. A drugie to z tych ostatnich wydarzeń, to taka wspaniała argumentacja uzasadnienia połączonych trzech Izby Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej, Izby Pracy, Izby Karnej, gdzie stanowisko przedstawiał pan sędzia Włodzimierz Wróbel. Sędziego Zabłockiego akurat nie spotkały żadne represje, przeszedł w stan spoczynku, ale w przypadku sędziego Wróbla już mamy pierwszy przykład. Próbuje mu się zrobić postępowanie nie tylko dyscyplinarne, ale postępowanie karne za jakieś orzeczenie, za które on akurat nie ponosił odpowiedzialności. Ale podaję tylko taki przykład, że ta wielkość przejawia się moim zdaniem nie tylko w samym rozstrzygnięciu, tylko w tym zrozumieniu swojej roli, tak, że to, co ja mówię, po drugiej stronie są ludzie, tak? Ja muszę do nich adresować swoje orzeczenie. A pewnie pani sędzia potwierdzi, że no nie każdy sędzia mówi do stron. Najczęściej mówi do siebie. To samo pytanie do ciebie, Doroto. To ja zacznę od końca, to znaczy odpowiem na to, co pan profesor powiedział. Rzeczywiście sędziowie, miałam parę okazji obserwować innych sędziów na sali rozpraw i część sędziów się chowa w papierach. Stoi człowiek, nawet niekoniecznie, ale stoi człowiek, składa zeznania, czy coś opowiada, sędzia patrzy w akta. Nie patrzy na tę osobę. Tym lepiej z tego to zależy, ale... Więc rzeczywiście, proszę państwa, to jest wyzwanie, żeby na sali rozpraw, za stołem sędziowskim, w todze, w łańcuchu pozostać człowiekiem. Żeby w tej drugiej osobie też widzieć człowieka. Ja zawsze staram się... Kiedy ktoś staje przede mną, dla mnie to jest biała kartka. W sensie, że ja nie patrzę, jaką ma kartę karną, nie patrzę na to, co wcześniej mówił, jak się zachował, co robił. Dla mnie jest to ktoś, kto chce mi opowiedzieć swoją historię. Czasem chce, czasem nie chce. W każdym razie ma czysty rekord i generalnie po prostu jestem po to, żeby go wysłuchać. I dla mnie sędzia na sali sądowej... To jest taki niezbędny element, ale z drugiej strony trochę lustro. W tym sensie, że w nas się odbijają ludzkie sprawy.
My potem mamy je wchłonąć, przetrawić gdzieś tam i wydać rozstrzygnięcie, tak jak pan profesor powiedział, tak, żeby te strony to zrozumiały i żeby zaakceptowały to rozstrzygnięcie, że ono jest słuszne. Bo nawet jeżeli ktoś nie ma racji, jeżeli się mu wytłumaczy, dlaczego tak się zrobiło, jeżeli jest traktowany z poszanowaniem, z należytą uwagą, to zupełnie inaczej przyjmuje każde rozstrzygnięcie, nawet niekorzystne dla siebie, dlatego że ma poczucie, że został wysłuchany i że został potraktowany z szacunkiem. Moim zdaniem szacunek do sądu się nie bierze z tego, że z tego całego formalizmu, który tak naprawdę buduje niesamowity dystans, bo ten człowiek przez samo to, że musi stać przed tym sędzią, sędzia jest uroczyście ubrany, jeszcze policja go wpuszcza, no to przez samo to jest to niesamowicie stresujące doświadczenie. W związku z tym, jak jeszcze sędzia jest formalistą, no to już wtedy taki człowiek jest sparaliżowany, niezależnie od tego, jakie ma doświadczenie, bo to samo spotka prawnika, architekta, budowlańca, no to zawód nie ma naprawdę absolutnie żadnego znaczenia, bo to otoczenie jest po prostu stresujące. Tak więc musimy pamiętać jako sędziowie, że rozstrzygamy sprawy tych osób i to dla tych osób ich sprawa jest ważna, a ten sąd to jest tylko niezbędny element. Chciałam o wielkich sędziach, ale pan profesor chciał się, to ja później jeszcze powiem, proszę. Ja powiem anegdotę ze swojej aplikacji sędziowskiej, bo ja wbrew pozorom nie jestem tylko teoretykiem, skończyłem aplikację sędziowską, zdałem egzamin sędziowski, tylko nigdy jako sędzia nie pracowałem tak, bo jakby nie była moja bajka. Ale jedna rzecz, i to często powiem sędziom, bo teraz powstaje pytanie, no może nam się to, co zrobiła sędzia, o których za chwilę powiem, podobać, ale tak naprawdę to zdeprecjonowała pewien wymiar, autorytet wymiaru sprawiedliwości. W połowie lat 80. była, ta sprawa jest banalna, w połowie lat 80. była taka akcja przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej. Gdzieś przyszło z Ministerstwa Budownictwa jakieś zalecenie, proszę sprawdzić stan lokalowy, tam gdzie ludzie nie płacą, kierować pozwy do sądu o eksmisję, jeśli nie płacą czynszu w mieszkaniach komunalnych. No i tych pozwów, to po prostu była maszynka, tak? Tych pozwów były tysiące, po prostu bo ludzie z różnych powodów nie płacili. No i ja byłem akurat protokulantem do sali sądowej, taka jest rola aplikanta. Także protokołuje na sali sądowej. No i pozwaną w tej sprawie była taka starsza pani, repatriantka z Wilna, ponad 70-letnia kobieta, która była na tej sali sądowej pozwana w sprawie eksmisji z powodu niepłacenia tego czynszu komunalnego. I ona tak nie zdawała sobie sprawy, ani gdzie jest, ani co tu się dzieje. Nie traktowała tego poważnie. No ale jak sąd wreszcie ogłosił ten wyrok i to brzmiało ten, bo to był taki szymel, tak? Taki w imieniu Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jeszcze wtedy nakazuje opuszczenie lokalu takiego i takiego z wszystkimi osobami i rzeczami takiemu i takiemu podmiotowi, to do niej dotarło to. Trzymała w rękę jakiś świstek papieru, to był odcinek renty taki zupełnie głodowej. Jak dotarło do niej to wybuchnęła płaczem. Ale sędzia mówi, proszę się uspokoić, dokończę wyrok, nawet tego wyroku już nawet specjalnie nie uzasadniała. Zdjęła ten łańcuch, togi nie zdejmowała pani sędzia, podeszła do babci, przytuliła ją i mówi, niech się pani nie przejmuje, ten wyrok i tak nie będzie wykonany, ponieważ nie ma lokali zastępczych. No i teraz ten odruch empatii, pewnie się państwu podoba. No, mnie się w pierwszej chwili też podobał na tej sali sądowej, że to z sercem na dłoni do pozwanej sędzia wystąpiła. Ale tak naprawdę, jak się później zastanowiłem po latach nad tym, co się tak naprawdę stało, to nie o to chodzi w wymiarze sprawiedliwości. Tak? To sam, po pierwsze, powinna poszukać rozwiązania jakiegoś, zważywszy na sytuację tej pozwanej, tak osobistą sytuację, i to przekonywująco uzasadnić w jakiś sposób. Tak? Nawet jeśli musiała to zrobić, bo oczywiście przepis kodeksu cywilnego odpowiedni nakazuje jej w przypadku dwukrotnego niepłacenia czynszu orzeczenie rozwiązania stosunku najmu i eksmisję, prawda? No, ale jak się przyjrzy temu bliżej, to właśnie to, co się stało, to jest deprecjacja prawa i wymiaru sprawiedliwości. Doszło do pomieszania porządków. Dokładnie. Skoro mówimy o pomieszaniu porządków, może zechciałbyś nam powiedzieć kilka słów, na czym polega teoria tak zwanych trudnych przypadków w
które mają do rozstrzygnięcia sędziowie, hard cases, i, a potem chciałabym do tego nawiązać. Ja mam trochę... O wielkich sędziach. O wielkich sędziach. No więc właśnie, bo Lord Mansfield był wielki swoją rozwagą, umysłem, doświadczeniem, takim przekuwaniem lex na jus. Natomiast... Muszę cię złapać za rękaw, Doroto. Dobrze, powiedz nam wszystkim, o co chodzi. Czyli litera prawa przekuwana na sprawiedliwość, czyli w jaki sposób prawo zastosować tak, żeby w takim odczuciu i strony, i społecznym to rozstrzygnięcie było uznawane za sprawiedliwe, tak? Natomiast w dzisiejszych czasach niestety, ale wykonywanie swojej pracy rzetelnie jest bohaterstwem i jest... No może jest to i pozytyw w tym sensie, że no łatwo zostać wielkim sędzią, ale z drugiej strony wcale nie tak łatwo, no bo jeden z kolegów, o których chcę powiedzieć, jest w tej chwili nielegalnie zawieszony, tak? Mówię, pierwszą osobą, o której chciałabym powiedzieć, jest Igor Tuleya. Państwo na pewno o nim słyszeli. Nielegalna Izba Dyscyplinarna 18 listopada ubiegłego roku postanowiła zawiesić go w wykonywaniu obowiązków sędziowskich. I za co? Za to dokładnie, co powinien robić zgodnie z artykułem 10 Konstytucji, to znaczy za wytknięcie nieprawidłowości w postępowaniu władzy politycznej, która naruszyła prawo, i za poinformowanie o tym opinii publicznej. I jak sędzia ogłasza takie postanowienie, jak wydaje taką decyzję, to się wydaje, no tak musi, jego obowiązek i tak dalej. Natomiast myślę, że Igor Tuleya ma niesamowite poczucie właśnie misji swojego zawodu, bo ja to obserwuję nie tylko jakby w kontekście tej sprawy, ale również w tym, w jaki sposób spotyka się z ludźmi. Zawsze jedzie tam, gdzie go zaproszą, z każdym porozmawia, z każdym sobie zrobi zdjęcie, nie robi wokół siebie absolutnie żadnego szumu, jest bardzo skromną i cichą osobą. Prawie nic nie jej, pali mnóstwo papierosów, także widać, ile to go kosztuje. Natomiast jest to taki hart ducha i jakby triumf ducha nad ciałem, powiedziałabym nawet. I dla mnie to jest bohater numer jeden tych czasów, właśnie Igor Tuleya, i właśnie dlatego, że ma takie głębokie poczucie obywatelskości swojego urzędu. To jest jedna osoba. Drugą osobą jest sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gonciarek. O nim może Państwo nie słyszeli aż tak dużo. Pan sędzia prowadzi takiego bloga Okiem Sędziego i tam bardzo trafnie ocenia i złośliwie, i dowcipnie ocenia jakby to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Osoby, które w tym wymiarze sprawiedliwości nie siedzą, nie zawsze może wiedzą, o co chodzi w tym blogu. Natomiast pan sędzia punktuje bezlitośnie działania tak zwanych sędziów dobrej zmiany i to, w jaki sposób sprzeniewierzają się swojemu urzędowi, swojej przysiędze sędziowskiej. Ale pan sędzia Gonciarek, poza tym, że jest bardzo błyskotliwym i dowcipnym człowiekiem, zaimponował mi czymś innym. Zrobił to, czego nie odważają się robić sędziowie w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy kagańcowej. Bo sytuacja w Polsce jest taka w tej chwili. W wielu sądach, zwłaszcza w sądach odwoławczych, się ten problem pojawia. Zasiadają tak zwani neosędziowie, czyli sędziowie powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tej niekonstytucyjnej i sprzecznej z prawem europejskim. I sędziowie odwoławczy z tymi osobami zasiadają w składach. Mimo że nie powinni, dlatego że to jest nieprawidłowo obsadzony skład, nie podnoszą jakby tego tematu, bo jakoś trzeba żyć. Doroto, co to znaczy nieprawidłowo obsadzony skład? To znaczy, że jeżeli w sądzie odwoławczym, jak jest skład na przykład trzyosobowy, jedna osoba jest źle powołana, to taki wyrok w postępowaniu cywilnym, z tego co pamiętam, to jest nieważny, natomiast w postępowaniu karnym jest to tak zwana bezwzględna przyczyna odwoławcza, która skutkuje uchyleniem orzeczenia, niezależnie od tego, czy ono było słuszne, czy niesłuszne. No i tak jak rozmawiam z sędziami z różnych sądów, to oni jednak z bólem serca, bo oczywiście nie mają z tym dyskomfort, że z tymi osobami są w składach sądzących i z nimi podpisują wyroki, ale jednak decydują się na udział w tych składach sędziowskich i nie protestują. A co zrobił sędzia Gonciarek? Sędzia Gonciarek jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziału Karnego w pierwszej instancji.
I miał rozpoznawać odwołanie. Czasami jest tak, że jak jest decyzja jednego składu sądu, to jest tak zwane odwołanie poziome, czyli rozpoznaje to ten sam sąd w innym składzie, na przykład trzyosobowym. I sędzia Gąciarek dokładnie miał taką sytuację. Było jakieś postanowienie w kwestii uchylenia dozoru bodajże i miał w składzie sądzącym zasiadać z sędzią po nowej KRS, czyli nieprawidłowo powołanym. I pan sędzia Gąciarek zrobił to, czego nie odważyli się zrobić, mówię, od czasu wejścia w życie ustawy kagańcowej inni sędziowie, często bardziej doświadczeni, włącznie z sędziami Sądu Najwyższego, którzy ostatnio podjęli decyzję w Izbie Cywilnej z neosędziami Sądu Najwyższego wbrew własnej uchwale trzech połączonych izb, którą pan profesor tutaj chwalił. Sędzia Gąciarek zgłosił zdanie odrębne. I w tym zdaniu odrębnym do tego orzeczenia dotyczącego banalnej sprawy dozoru, to trochę tak jak Lord Mansfield i podatki, stwierdził, że sąd jest nieprawidłowo obsadzony. I to jest czynność, która właściwie w normalnym układzie byłaby, no taka mogłaby przejść bez echa, ale w tym momencie pan sędzia Gąciarek, zgłaszając to zdanie odrębne, po pierwsze wyszedł przed szereg, a po drugie ryzykuje całą swoją karierą postępowaniem dyscyplinarnym, zawieszeniem, wyrzuceniem z zawodu i postępowaniem karnym również, bo przecież do tego się w tej chwili władza polityczna posuwa. Więc moim bohaterem ostatniego czasu jest pan sędzia Piotr Gąciarek właśnie dlatego, że się odważył na taki gest. Ta kwestia, o której mówisz, mianowicie kwestia tego, czy sąd, w którym zasiada sędzia niewłaściwie powołany, czyli powołany niezgodnie z prawem, jest w ogóle sądem, jest teraz przedmiotem rozważań, też jak wspomniałaś, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zawisło przed nim około 30 spraw, których przedmiotem są rozmaite aspekty zmian wprowadzonych w polskim sądownictwie przez tak zwaną dobrą zmianę. Jedna z nich to jest konkretnie ta kwestia, czy sędzia powołany przez neo-KRS jest w ogóle sędzią, bo skoro nie jest sędzią, to skład, w którym zasiada, nie jest sądem. Pikanteria sytuacji polega na tym, że sprawa, która została, w której ten problem prawny został zgłoszony rządowi polskiemu i czekamy teraz na odpowiedź rządu polskiego, dotyczył sędziego Sądu Najwyższego, niejakiego pana Aleksandra Stępkowskiego, który na dobitkę był kandydatem polskiego rządu jeszcze do niedawna na sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doszło do tego w drodze skomplikowanego postępowania proceduralnego przed organami Rady Europy, której częścią jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, że ta lista została odrzucona z powodów formalnych, ale w każdym razie ta kwestia zostanie wcześniej czy później, raczej wcześniej czy później rozstrzygnięta, a to jakie rozstrzygnięcie zapadnie w sprawie pana Stępkowskiego, neosędziego Sądu Najwyższego, będzie miało przełożenie na status tych wszystkich sędziów we wszystkich niższych sądach mianowanych przez neo-KRS. Jest jeszcze w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne sądu w Katowicach, zadane przez Krystiana Markiewicza, które dotyczy statusu sędziów sądów powszechnych. W związku z tym, jeżeli te dwa orzeczenia zapadną, to będziemy mieli jakby komplet oceny sytuacji prawnej tych neosędziów przez organy europejskie. Tak. Jurku, ja bym chciała takie... Czekaj, nie mam pytanie raczej do Doroty teraz w scenariuszu. Przepraszam, że takie mam pytanie. Powiedziałaś, że sędzią zostałaś... Wiem, że sędzią zostałaś 18 lat temu. Powiedz nam, czym się różni sądownictwo sprzed 18 lat od tego, jak ono wygląda teraz? Przy czym chciałam, żebyś abstrahowała od dobrej zmiany i trudności w wykonywaniu zawodu oraz dylematu, przed jakimi ona stawia sędziów, tylko jak wygląda kwestia organizacji pracy, statusu finansowego sędziów, obsługi administracyjnej sędziów, kontaktu ze stronami, budynków, w których sędziowie pracują. Co się zmieniło przez te 18 lat? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że kiedy przyszłam do pracy, to siedzieliśmy w pokoju w cztery osoby i mieliśmy jeden komputer. Więc było tak, że każdy miał swobodę używania komputera w jednym dniu w tygodniu,
a więc jak nas było czworo, no to jeden dzień był taki, że kto się dorwał, to siadał, tak, przy tym komputerze, więc to jest jedno. No budynek się nie zmieni, bo cały czas jesteśmy w tym samym zabytkowym budynku, w którym nie działają termostaty i nie można wymienić stolarki okiennej, bo konserwator zabytków się nie zgadza. A jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne, no mimo wszystko ogromna komputeryzacja. Bo kiedy przyszłam do pracy, to księgi były papierowe i tam pani kierownik pracowicie wpisywała. Tak samo protokoły się sporządzało na odręcznie. One potem szły na tak zwaną, znaczy nie, protokoły nie szły. Uzasadnienia wyroków się pisało odręcznie, potem one szły na tak zwaną halę maszyn. Halą maszyn była pani Miecia, która siedziała w ostatnim pokoju i pani Miecia te uzasadnienia przepisywała. Na przykład. Także no, informatyzacja powiedziałabym. Coś jeszcze? Budynek no nie chcesz, sam, nie chcesz nam zmieniło. Powiedzieć, że od 18 lat nic się nie zmieniło. Jurku, pytanie mam trochę podobne do ciebie o to, jak z twojej perspektywy akademika i filozofa prawa wyglądają polskie sądy i ich codzienność? Jak ty ją widzisz i jak ty ją oceniasz? Znaczy... Ja i nie znam, mogę tylko oceniać to, co się na powierzchni dzieje w stosunku do tych sądów w ramach tego sporu konstytucyjnego, tak? Znaczy, pewnie tak, że no, jeśli coś się odkręci, tak? Coś się zmieni, to pewnie sędziowie też mają sporo materiału do przemyślenia, co jakby było nie tak. Ale tak mnie korci powrót do tego twojego pytania o te hard case'y, bo to jest mój konik, tak? Mogę? Nie, żeby państwu wytłumaczyć, o co chodzi, bo nie no, większość spraw pewnie pani sędzia zaprotestuje. Ale właściwie sporo spraw to są sprawy łatwe. Chyba nie protestuje. To co ci łatwe, easy cases, tak mówiąc. Technicznie łatwe. Tak, znaczy, tylko problem z każdą sprawą, która trafia przed oblicze sądu, z każdą, tak? Nawet z postępowaniem wieczysto-księgowym, nawet wpisem do księgi wieczystej, że my nigdy nie wiemy, kiedy przekroczymy tą cienką, czerwoną linię i nagle sprawa, która się z pozoru wydała rutynowa, prosta, easy case, nagle się staje trudnym przypadkiem z różnych powodów. Ja mam swoją teorię trudnych przypadków, twierdzę, że do trudnego przypadku dochodzi tam, gdzie prawo się z czymś zderza, tak? A może zderzać się z różnymi rzeczami. Dlatego cię zapytałam o to w nawiązaniu do tej sprawy z lat 80., o której nam opowiadałeś. Tam się prawo zderzyło z poczuciem tej sędzi, że komuś dzieje się krzywda. Tak, ale poza imperium, tak? Gdyby ona to zrobiła w ramach imperium, to ja nie miałbym pretensji. To się zdało jakby obok. Tu była formalistką, a tutaj była pełna empatii. Ułatwiając sobie zadanie w ten sposób. Ale ja będę podam przykład, skąd się wzięła w ogóle teoria trudnych przypadków, bo to jest taki przypadek bardzo trafiający do naszej intuicji moralnej. To była taka stara sprawa, toczyła się przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy Jork w 1887 roku. Ale tak sprowokowała ta sprawa, przypomnienie tej sprawy sprowokowało narodziny teorii trudnych przypadków takiego amerykańskiego filozofa prawa Ronalda Dworkina. Ta sprawa była z pozoru banalnie prosta. Był sobie taki bogaty Amerykanin, Francis Palmer, zmarł, zostawił testament. W tym testamencie cały swój majątek zapisał swojemu jedynemu wnukowi, Elmerowi Palmerowi. Fortunę. No więc sprawa jest prosta. Sędzia jest od tego, że jeśli testament jest ważny, ma właściwą formę, jeśli Francis Palmer był przy zdrowych zmysłach, miał swobodę wyrażenia swojej woli, to sędzia nie ma innego wyjścia, musi ten spadek przyznać tej osobie, która jest wymieniona w testamencie. Zgadza się pani sędzio? Chociaż wszyscy prawnicy się z tym zgadzają. Sprawa jest banalnie prosta, testament ważny, masz prawo rozporządzać, drogi testatorze, swoim majątkiem, wyznaczyłaś tego. Osobnym problemem jest problem zachowku, ale to zostawmy. Okej. Okay. Sędzia ma tylko stać na straży wykonania tej woli spadkodawcy i ma przyznać ten spadek w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. No i teraz problem w tej sprawie polegał na tym, że Elmer Palmer, ten jedyny wnuk swojego niezwykle zamożnego dziadka, był jednocześnie jego zabójcą. Znaczy on go pozbawił życia. Nie dlatego, że wiedział o testamencie, bo nie wiedział. Jakiś czymś innym dziadek go musiał wkurzyć,
że zginął. No ale w każdym bądź razie dzisiaj, gdyby sędzia polski stanął przed takim dylematem, to sprawa jest dosyć prosta. Jest artykuł 928 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym sąd ma prawo odsunąć od spadkobrania zarówno testamentowego, jak i ustawowego kogoś, kto się dopuścił ciężkiego przestępstwa lub innego czynu niegodziwego wobec... Może to zrobić, nie musi, może to zrobić. Ale tamten sędzia w 1887 roku w stanie Nowy Jork nie miał takiej możliwości, dlatego że przepis mówił wyraźnie. Testament ważny? Ważny. Testator przy zdrowych zmysłach miał swobodę wyrażenia swojej woli? Tak. To musisz przyznać ten spadek. I my taką normę nazywamy regułą. Tak? Ona jest zero-jedynkowa. Nie może się... albo zero, albo jeden. Biało-czarne. Białe-czarne. No ale ten sędzia... Pewnie państwo też w jakiejś moralnej intuicji coś w tej sprawie nie gra. Tak? No jak? No, zabił i ma jeszcze dziedziczyć po swojej ofierze? No ale właściwie dlaczego nie? Przecież przepis nakazuje sędziemu przyznać ten spadek. Ale temu sędziemu coś nie grało w tej sprawie. Zaczął drążyć, zaczął szukać. Bo mówi, no jak to, ma być beneficjentem swojego własnego, tak niegodziwego czynu jak zabójstwo? Ale ktoś mógłby na to odpowiedzieć, a właściwie dlaczego nie? On odpowiedzialność karną już poniósł. Został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za to morderstwo. Tam się tak stopniuje w amerykańskim prawie. Niech sobie siedzi w tej celi w więzieniu i korzysta z majątku dziadka, skoro dziadka była taka wola. Być może dziadek mu przebaczył. I tego nie wiemy już dzisiaj. Nadal mu coś nie grało. Zaczął drążyć w tym systemie i mówi, dobrze, w systemie prawa są nie tylko zasady, tylko reguły. 0-1. Nakaz, zakaz, przyzwolenie. W systemie prawa, pisanym czy nie, od wieków prawo jest częścią kultury. I elementem tej kultury są pewne zasady utrwalone przez wieki. I tą zasadą jest taka zasada, którą w prawie rzymskim wyrażono regułą ex iniuria ius non oritur. Z bezprawia nie może wynikać prawo. Nie możesz czerpać prawa ze swojego bezprawia. W związku z tym odkrył tą zasadę. Druga strona protestowała, przy takiej zasadzie nie ma w prawie. On mówi w sposób pisany nie, ale ona tam jest. Są pewne elementaria, które jakby należą do istoty prawa. No i to jest właśnie hard case. To jest właśnie hard case. To jest taki przypadek, kiedy albo przepis jest niejasny, nie pozwala na jednoznaczną interpretację, ale to banał. Ale zwłaszcza taka sytuacja, kiedy zastosowanie tego przepisu w konkretnej sytuacji zdaniem sędziego prowadzi go do niesłusznego rozstrzygnięcia. I co ma zrobić taki sędzia, który ma zastosować normę, z którą się fundamentalnie nie zgadza? No ma, na przykładzie tego sądownictwa, na orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa, jakby stworzono taki model, co może zrobić sędzia, odtwarzając te postawy sędziowskie. I to jest aktualne po dzień dzisiejszy. Pierwszą rzeczą, pierwsza postawa możliwa w takiej sytuacji, to jest ucieczka w formalizm. Zamykam oczy, nie interesują mnie konsekwencje moralne mojego orzeczenia. Za chwilę będzie następna sprawa, w związku z tym tą zamykam, zapominam. To jest najczęstsza postawa przyjmowana przez sędziów, chociaż nie można jej generalizować. Druga możliwość to jest orzeczenie w sposób sprzeczny z prawem, czyli contra legem. Nic nie da, bo Sąd Wyższej Instancji nam takie orzeczenie oczywiście uchyli, no ale szlachetne, prawda? Dałem upust swojego indywidualnemu wymiarowi poczuciu sprawiedliwości, chociaż naruszyłem przy tym prawo. Trzecia możliwość to jest ucieczka z zawodu. Odejście. Nie wytrzymuję tej presji moralnej, nie będę w takim systemie funkcjonował. Rzucam tą robotę. Odchodzę. Też nic nie da, bo za chwilę przyjdzie następny sędzia, mniej wrażliwy, rozsądzi, jak Pan Bóg przekazał. Czwarta możliwość to jest tak zwana twórcza wykładnia, czyli taki, to, co nazywamy aktywizmem sędziowskim, prawda? No, to, co zrobił ten sędzia w sprawie Ruiz kontra Palmer. Nie ograniczył się tylko do formalizmu, nie odszedł z zawodu, nie orzekł kontra legem, zaczął szukać. Szukaj, być może znajdziesz w systemie prawa. Znalazł. Znalazł niepisaną od wieków zasadę. Z bezprawia nie może wynikać prawo.
No i jest wreszcie czwarty, piąta możliwość. To taka sytuacja, kiedy sędzia zaczyna kłamać, to znaczy zaczyna ukrywać swoje rzeczywiste motywy. Znaczy mówi nam coś innego, próbuje nas przekonać do czegoś innego niż to, co rzeczywiście myśli. Tylko że różnica między, to się nazywa w języku angielskim subversion, czyli subwersja. Różnica między twórczą wykładnią a subwersją polega na tym, że subwersja jest zawsze ze świadomością, że orzekam kontralegem, tylko próbuję to ukryć. Próbuję to zakamuflować w uzasadnieniu swojej decyzji. Nie zawsze mi się udaje. Natomiast twórcza wykładnia, która wydaje mi się najwłaściwszą postawą dla sędziego, on nie tworzy z założenia, nie dąży z założenia do orzeczenia kontralegiem, do złamania prawa. Nie. Próbuje to prawo doskonalić, skoro jest niedoskonałe, skoro prowadzi do niesłusznego rozstrzygnięcia, bądź skoro jest niejasne. Ale nie robi tego z zamiarem złamania prawa. Czasami złamie, ale to jakby czasami się po prostu może pomylić w tej wykładni. No i wracając do tego przypadku, to ona na tym polega. To jest taki dylemat, przed którym sędzia staje i moim zdaniem ma instrumenty i myślę, że tutaj wielu sędziów w tej chwili, w ramach tej wzmożonego poczucia takiego instytucjonalnego sumienia, myślę, że sięgając bezpośrednio do konstytucji robi właśnie dokładnie to. No to ja mam hard case. Tak, o to chciałam zapytać. Nie, znaczy mam systemowy hard case, powiedziałabym, on się powtarza regularnie. Sprawa jest banalna, dlatego że dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to jest taki fundusz centralny polski, który został stworzony w celu... Znaczy jako to się, fundusz, to jako się fundusz nazywa, na rzecz ofiar. To się nie nazywało wtedy Fundusz Sprawiedliwości, tylko to się nazywało Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. I tak ta instytucja została stworzona. Za czasów rządów Solidarnej Polski w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo nawet nie PiS-u, tylko Solidarnej Polski, ten fundusz przeszedł pod władztwo ministra sprawiedliwości, któremuże rozporządzeniem sobie dowolnie środki z tego funduszu przeznaczać pod różnymi pretekstami. Co ja patrzę na ręce, ostatnio patrzę na ręce.pl, ostatnio widziałam taki portal na przykład internetowy, w którym opublikowano wywiad z panem Demendeckim z Izby Dyscyplinarnej, który jest właśnie utworzony na podstawie, znaczy ze środków tego funduszu. Natomiast mój hard case i nie tylko mój, bo wielu sędziów karnych w Polsce polega na tym, że my mamy obowiązek orzekania świadczenia pieniężnego na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w pewnych przypadkach, mianowicie najbardziej powszechny jest przypadek kierowców jadących w stanie nietrzeźwości. Bo jak kierowca jedzie w stanie nietrzeźwości, to sąd ma obowiązek, w ogóle nie możemy miarkować w żaden sposób tego świadczenia, mamy obowiązek orzec świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł, a jak jest recydywista jadący po pijanemu, znaczy w sensie, że już kiedyś jechał i teraz znowu jedzie, to co najmniej 10000 zł. I po prostu decyzja jest zero-jedynkowa, 5000 bez możliwości. Jedyna możliwość to jest wtedy, jak ktoś jest niekarany i nie miał tej zawartości alkoholu zbyt wiele, no to ja już tu sobie ustaliłam wewnętrznie, że ja wtedy mogę warunkowo umorzyć postępowanie i wtedy mogę to świadczenie na fundusz zmniejszyć. Natomiast wiecie państwo, jak ja widzę i przyznam, że naprawdę mnie to boli, jak patrzę, w jaki sposób środki z tego funduszu są. Ja ci może wejdę w słowo, bo... Problem z tym funduszem polega na tym, że to jest fundusz, który był pomyślany jako fundusz zasadniczo pomocy dla ofiar przestępstw i pomocy postpenitencjarnej, czyli dla ludzi wychodzących z więzienia, żeby jakoś się urządzili w życiu i nie wrócili na drogę przestępstwa, a został w gruncie rzeczy przekształcony w fundusz osobistej promocji politycznej dla pana ministra Ziobry i jego kolegów. No mówiąc wprost, to czego tobie nie wypada powiedzieć, a mnie wypada. Ależ mi wypada, bo ja ponieważ orzekam te świadczenia pieniężne, więc czuję się jakby współodpowiedzialna. Z drugiej strony nie bardzo mam możliwość prawną, żeby nie orzekać. I to jest ten nasz dylemat, bo my się zastanawiamy nad tym, czy na przykład możemy odmówić orzeczenia na fundusz. Ale z drugiej strony no, sam fundusz nie jest niczym złym, tylko sposób, w jaki władza polityczna dysponuje funduszem jest czymś złym. W związku z tym myślę, że taką twórczą wykładnię ciężko by było obronić, bo jakby to jest pomieszanie teorii z praktyką. I to jest mój hard case dla pana profesora. Może pan coś wymyśli. Będziemy wdzięczni. Znaczy, na poziomie orzec czy nie orzec, to jest easy case, tak? Orzeknie pani. Natomiast ta sfera faktyczna polegająca na tym, na co się tak naprawdę ten fundusz wydatkuje,
Straż Pożarna, tam kampania wyborcza, Fundacja Narodowa. Straż Pożarna, tak, ale zaprzyjaźniona. To wszystko nie ma nic wspólnego z prawem. W związku z tym to na gruncie prawa to nie jest hard case. Bo wie pani, że tych pieniędzy nie ma. Powiem tak, no mam poczucie, że te środki są wydatkowane nie w takim celu, w jakim powinny być wydatkowane. Oczywiście to jest kwestia późniejszej odpowiedzialności osób, które tym funduszem dysponują, niezgodnie z jego przeznaczeniem, ale to nie zmienia faktu, że jakby orzekając te świadczenia pieniężne, potęgujemy to zjawisko. Więc to może nie tyle jest, no jest to dylemat moralny. Ja miałem dostać taki wykład, właśnie ten zdalny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat takiej następnej książki Minima Juridica się nazywa. No i tam przedstawiałem takie podstawowe imponderabilia prawnicze wyrażone w łacińskich sentencjach prawniczych. No jedno z pytań, które w czasie dyskusji mi zadano, to właśnie ocena z punktu widzenia tych takich minimum prawniczych. Dlaczego systemy ewaluacji w tej chwili wprowadzili nam taką punktozę tam czasopisma? Jak to możliwe? Przecież pyta mnie ten pytający, pani pytająca. Przecież to sprzeczne z wszystkimi możliwymi zasadami. Ta cała punktoza, którą w tej chwili próbuje się wprowadzić na uczelniach. Ja na to powiedziałem, o czym pani mówi? Co to w ogóle za problem z punktozą? Ona mówi na to, że to bez podstawy prawnej. Ja mówię, proszę panią, nam prezydenta próbowano wybrać bez podstawy prawnej, a co to punktoza w konfrontacji z tym. Także to jest oczywiście, bo my mamy swój stosunek do prawa, znaczy wiemy, jakie prawo powinno być, prawda, znaczy pewne minima, tak, że prawo powinno być generalnie abstrakcyjne, że prawo nie powinno działać wstecz, że prawo nie może żądać od rzeczy niemożliwych, że prawo powinno być publikowane, że praworządność to przede wszystkim przestrzeganie prawa przez organy państwa, że prawo nie może być podporządkowane polityce, że musi być supremacja prawa nad polityką, że prawo nie może być wewnętrznie sprzeczne, no i tak dalej, tak dalej. Że mamy takie pewne imponderabilia, które się składają na pewne pytania, które my zawsze, znaczy ja powiem tak, ja chętnie studentom na pytanie, po co jest filozofia prawa, odpowiadam taką anegdotą życia Alberta Einsteina. Einstein, jak musiał w 1933 roku wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, uciekać właściwie z Niemiec, to wylądował na Uniwersytecie Princeton. Jak ktoś chce państwa zetknął z amerykańskim systemem uniwersyteckim, to każdy profesor na uniwersytecie, co by się w Polsce też przydało, ma takiego swojego superwizora, czyli takiego nadzorcę poziomu dydaktyki, tak? Co on tam, nie co opowiada, tylko jak opowiada studentom. Jaki jest poziom tej taki. I o to dbają zarówno donatorzy uczelni, bo to są w większości uczelnie prywatne, jak i sami studenci są tymi ewaluatorami, tak, którzy oceniają poziom dydaktyki. No i ten supervisor, ten nadzorca Einsteina zauważył, że profesor Einstein od 4 lat daje na egzaminie ciągle te same pytania. Nic nie zmienia, ani przecinka nie zmienia. Więc woła go do siebie i mówi, panie profesorze Einstein, czy pan jest taki naiwny i sądzi, że studenci sobie nie przekazują tych testów z roku na rok? Na to Einstein taki zaskoczony mówi, no ale o co panu chodzi? Mówi, proszę pana, pytania są te same, ale odpowiedzi się zmieniły radykalnie. No więc z filozofią prawa jest bardzo podobnie. To nie jest problem wiecznych, uniwersalnych odpowiedzi, tylko to jest problem pewnych wiecznych pytań, które my ciągle musimy stawiać pod adresem prawa, przynajmniej w zakresie to, co nazwałem pewnego minimum, tak? Czym prawo musi być? No i teraz problem w Polsce polega na tym, że nie, bo udziela się kosmicznych odpowiedzi czasami. Kosmicznych z prawniczego punktu widzenia. Ale problem nawet nie polega nie na tym, że mający nic wspólnego z podstawowymi zasadami rzemiosła, pominąwszy już wartości. No, w związku z tym dramat sytuacji wygaszania państwa prawa w Polsce polega nie tylko na tym, że się udziela jakichś dziwnych odpowiedzi, ale abstrahuje się kompletnie od tych pytań fundamentalnych. Tu prawo przestało mieć znaczenie. Żyjemy w podwójnym państwie, tak? Jest jakiś obieg pozorny, formalny, gdzieś są jakieś procedury, a obok tego istnieje. Bo to, co najbardziej bulwersuje prawników, to tłumaczenie na przykład polskiego rządu,
że jak zarzuca im się naruszenie praworządności, gdzieś tam Komisja Europejska czy jakieś inne organy zarzucają nam naruszenie praworządności, to odpowiadają na to, czy rządów prawa, to odpowiedź polskiego rządu brzmi, a nigdzie nie ma definicji rządów prawa, tak? Artykuł 2 Traktatu Unii Europejskiej mówi o demokracji, rządach prawa, ale nie definiuje tego. Demokracji też nie definiuje, a wszyscy wiedzą, o co chodzi w demokracji, o co powinno chodzić w demokracji. I my z rządami prawa jest bardzo podobnie. Nie ma definicji, ale my wiemy przynajmniej, jakie jest jądro, co to znaczy rządy prawa. To po pierwsze, to jest supremacja prawa nad polityką, a nie odwrotnie. Po drugie, to jest równość wobec prawa. I po trzecie, to jest pewność prawa. Wszystkie te zasady są w Polsce naruszone. Nie muszę Państwu podawać przykładów, gdzie jest supremacja polityki nad prawem, gdzie jest brak równości wobec prawa i wreszcie, gdzie jest brak pewności prawa. To ja bym jeszcze się wtrąciła, bo jeszcze taką narrację widzę w retoryce władzy politycznej, że wszelka krytyka działań władzy politycznej sprzecznych z konstytucją, sprzecznych z prawem europejskim jest sprzedawana opinii publicznej jako zamach na suwerenność Polski. I ja mam z tym ogromny problem i dysonans, dlatego że partia polityczna, która aktualnie rządzi w Polsce, to nie jest synonim Polski. Oni są sługami narodu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej, tak samo jak ja, tak samo jak sędziowie, którzy na przykład zadają pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym władza polityczna to jest władza ustawodawcza, wykonawcza. Nie zapominajmy, że jest też władza odrębna, samorządowa, która też jest władzą publiczną i też reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w jakimś zakresie. Jest również władza sądownicza i każda z tych władz reprezentuje Rzeczpospolitą Polską. W związku z tym, jeżeli sąd nie zgadza się z działaniami władzy politycznej, to nie jest zamach na suwerenność, tylko to jest głos tak samo polskiej władzy, jak tej władzy politycznej. W związku z tym nie dajmy sobie... Znaczy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że Państwo sobie nie dadzą wcisnąć tego kitu, także no nie znalazłam innego słowa, że nie dadzą sobie Państwo wcisnąć tego kitu, że działania polskich sądów i Trybunałów Europejskich, Komisji Europejskiej w obronie praworządności w Polsce i polskich obywateli również, czyli tak naprawdę tego podmiotu, tej władzy publicznej zgodnie z konstytucją, są zamachem na suwerenność, bo partia nie jest równa państwu. Partia była równa państwu, to znaczy stworzyła równoległy do państwa system organów za komuny. I to taka była oficjalna część praktyki i idei ustrojowych, że obok instytucji państwowych były dublujące je instytucje partyjne, więc to jest sposób myślenia żywcem wzięty z tamtych czasów. Ja bym chciała teraz zapytać, skoro mówiliśmy o roli, odpowiedzialności sędziów. Doroto, jak się zostaje sędzią w Polsce? Jaka była i jaka jest droga zawodowa młodego człowieka, który kończy prawo i chce zostać sędzią? Może ja nie będę robiła wykładu historycznego, bo to chyba nie o to chodzi. W tej chwili mamy taką sytuację, że jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Absolwenci tej szkoły, jak młodzi ludzie zdają bardzo trudny egzamin do tej szkoły, później tam w tej szkole się uczą w zależności od aplikacji kilka lat, otrzymują z tego tytułu stypendium i później po egzaminach końcowych, w zależności od wyniku, zostają wpisani na listę asesorów, mogą sobie wybrać miejsce, gdzie chcą orzekać, są powołani na okres, już nie pamiętam, kiedy to się też zmieniało, w każdym razie kilka lat. I po odbyciu asesury, czyli takiej wprawieniu się do zawodu sędziowskiego, są... Orzekają, ale nie we wszystkich sprawach. Tak? Orzekają nie we wszystkich sprawach, na przykład w Wydziale Karnym nie mogą podejmować decyzji o tymczasowym aresztowaniu, choć na przykład mogą orzec pozbawienie wolności. I nie rozpoznają również zażaleń na postanowienia w postępowaniu przygotowawczym, czyli tym prokuratorskim, które kończą postępowanie. Czyli na te decyzje zawsze zażalenie rozpoznaje sędzia już nominowany. W każdym razie asesor, jak już skończy tę swoją asesurę, składa wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tutaj mamy ten niezbędny element między asesurą a byciem sędzią. I Krajowa Rada Sądownictwa z kolei
składa wniosek do prezydenta o powołanie takiej osoby na stanowisko sędziego. Dlatego proszę zobaczyć, że ten organ jest istotny praktycznie przy każdej nominacji sędziowskiej, bo to nie jest tylko tak, że oni jakby decydują o tym, kto awansuje, ale również o tym, jaki asesor zostanie sędzią z innego zawodu, czy ktoś przejdzie do zawodu sędziowskiego. I jak dodamy to uzależnienie polityczne Krajowej Rady Sądownictwa do tych standardów minimalnych, jakie powinien spełniać sąd, to znaczy powinien być organem niezależnym od innych władz, niezawisłym, no to widzimy, jaki mamy w tej chwili problem ustrojowy. A jak ten system, pominąwszy już trudność z neokrajową Radą Sądownictwa, jak twoim zdaniem, Jurku, ten problem można by próbować rozstrzygnąć, w jaki sposób można by zmienić, ulepszyć rekrutację do zawodu sędziowskiego? Jak to robią inne kraje? Na ile te sposoby stosowane w innych krajach dałyby się pomyśleć i zastosować w Polsce, twoim zdaniem? Ja jeszcze kończyłem jakby w trochę innym modelu dochodzenie do zawodu sędziego, chociaż nigdy do niego nie doszłem. Gdy policzyć ten okres edukacji, o których pani sędzia mówi, no to jest tak, 5 lat studiów prawniczych, tak? Krajowa Szkoła Sądownictwa to jest też parę lat, 3. Do tego ta asesura, no czyli w sumie to się jednak zamyka, dojście do tego zawodu sędziego w tym procesie edukacji i awansu, to jednak jest okres ponad 10 lat. To wcale nie jest tak krótko. Natomiast wolałem tamten stary model, bo on był taki bardziej, szczerze mówiąc, praktyczny. To znaczy dochodziło się w ten sposób, robiło się aplikację sędziowską, prawda? Aplikacja sędziowska trwała, o ile pamiętam, 2 lata, potem była chyba dłuższa. Ale ta edukacja następowała, ona była zorganizowana jeszcze kiedyś przy sądzie wojewódzkim, potem przy sądach okręgowych. Ale ten aplikant był jakby, to nie była szkoła, tak, jakaś zewnętrzna. Proszę pamiętać, że ta szkoła jest jedna scentralizowana w Krakowie. Praktyki tak, ale jakby wykłady. A tutaj myśmy byli jakby częścią systemu, znaczy, jako aplikanci. Jak ja aplikantów szkole, bo jakby uważam, że to jest istotne, żeby im tę wiedzę też praktyczną sprzedawać, to ja uważam, że ta szkoła, pominąwszy jakby teraz te kwestie polityczne, bo na przykład wielu wykładowców bardzo dobrych niestety z tej szkoły wyrzucono, to poziom kształcenia ja uważam, że jest dużo wyższy niż na mojej aplikacji na przykład. W tej warstwie teoretycznej, tak, no bo praktycznie to potem gdzie kto trafi, ale też dzięki temu, że oni się spotykają tam, bo każdy jest w innym sądzie przydzielony, natomiast się spotykają w tej szkole na tych swoich zajęciach, to oni też się wymieniają doświadczeniami. Także paradoksalnie to może służyć na przykład jakiejś unifikacji praktyki sądowej w Polsce. Nie uważam, że sama szkoła jest zła, natomiast jej upolitycznienie na pewno jest złe. To pod adresem poprzedniego systemu rekrutacji do zawodu, czyli tych lokalnych aplikacji w sądach, najpierw wojewódzkich, a potem okręgowych, kierowano taki zarzut, że to prowadzi do powstania wysp orzecznictwa. Uczę się w Gdańsku, orzekam w Gdańsku, kolega z Poznania uczy się w Poznaniu, orzeka w Poznaniu, Gdańsk orzeka inaczej niż Poznań i w gruncie rzeczy można zastosować tylko procesowe, wtedy przed Sądem Najwyższym, elementy ujednolicania orzecznictwa, a dla potocznego poczucia sprawiedliwości takie rozjeżdżanie się orzecznictwa sądowego, polegające na tym, że mniej więcej w podobnych sprawach sądy orzekają różnie, no, jest źle odbierane i nie służy legitymizacji sądów. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym dzisiejszym gościom. Co prawda wnioski, refleksje związane z tym, co mówiliście, no nie oszukujmy się, są wyjątkowo pesymistyczne, ale dopóki możemy się tu jednak spotykać, to zachowajmy resztki optymizmu. Będzie dobrze. Dziękuję bardzo uprzejmie. Dziękujemy za gościnność.